zostaje. Pięciu obrońców w linii jak na razie daje tutaj sobie radę San Marino, dobrze się asekurują. Grosicki, pole karne, może teraz Grosicki, jeszcze Mierzejewski i jest rzut karny. No nareszcie. 21 minuta na Narodowym. Zobaczymy po... Pamiętajmy jeszcze o tej sytuacji z Fabio Vitaioli. Tutaj Grosicki, Fabio Vitaioli, Mierzejewski. No tak. Nie ma wątpliwości, że Alessandro Della Valle, 31-letni urzędnik. To było Euro 2012, mecz z Grecją. Lewandowski kontra Aldo Simoncini. Jak się jest kapitanem, ma takiego rywala przed sobą, nie ma wyjścia. Musi być 1-0 dla Polski. Robert Lewandowski, gol! Szczęśliwy, ale jednak. Przełamana, przełamana. Ta piłka prawie się przełamała przy tym uderzeniu Roberta. Serca. Zobaczmy, wyczuł Aldo Simoncini Roberta Lewandowskiego i sporo szczęścia miał Robert, ale ostatecznie trafia do bramki. To jest najważniejsze. Polska San Marino 1-0 od 21 minuty. Przemysł po ziemi był blisko nawet tutaj, wyczuł intencję Roberta Lewandowskiego. Aldo Simoncini. 16. Cios przed przerwą. Wawrzyniak. Trochę mocno, jeszcze Lewandowski dojdzie do piłki, lewe skrzydło Lewandowski. Blisko Mierzejewski. Spokojnie Polacy, ale za spokojnie. Polański do Lewandowskiego. 20 kilka metrów, Robert nie zdecydował się na strzał, oddaje piłkę Mierzejewskiemu. Ten na 5 metr i 2-0! Łukasz Piszczek, gol numer 2. I w piątek, i we wtorek, no nareszcie. Tak trzeba grać. Zobaczmy, Lewandowski. To już był Łukasz Piszczek sam. I świetna do niego wybiec obrońca, ale jednak uprzedził go Łukasz. Świetna asysta Mierzejewskiego. To takie właśnie podania. Chodzi między linię obrony przeciwnika a bramkarza. Mierzejewski do Krychowiaka, 20 metrów Krychowiak. Tak spod siebie dośrodkowywał, nie miało wystarczającej mocy do dośrodkowania. Salamon, ciekawie, Wawrzyniak, ręka, rzut karny. Druga jedenastka w tym meczu i znów Alessandro Della Valle. My wiemy, że tych rzutów karnych powinno być 3. No. Zobaczmy, Salamon, jest Kuba Wawrzyniak. To przypadkowo... Gdzieś pod pachą, tak, no, ale obrócił się, okej, to nie powinien się obrońca obracać, tak, ale to jest obrońca... Ręce wysunięte świadczą o tym, że jakby powiększają powierzchnię ciała, więc absolutnie jest to uprawniona decyzja sędziego. Robert Lewandowski w 21 minucie było w prawy dolny róg Aldo Simonciniego i z kłopotami. Jak będzie teraz? 50 minuta, Polska, San Marino. 3-0, jak pewnie, tak jak przystało na kapitana, Robert Lewandowski, jego drugi gol w tym meczu, jest 3-0. Ludzie odcięci od tego, co się dzieje wokół nich.
myślę, że przy tym pierwszym golu było też dużo spięcia, bo była świadomość tego, co się stanie, jeżeli będzie się utrzymywało 0-0. Jeżeli Lewandowski tego karnego nie strzeli, Milik w razie czego biegnie do bitkę. Przełamał się Robert wtedy i teraz było już dużo, dużo prościej. Porównujemy się do Anglików, bo musimy. To nasz rywal wielki, ten historyczny, ale także oczywiście z tych kwalifikacji w 60 minucie spotkania San Marino Anglia było 0-6. A tymczasem lewe skrzydło, okazja, Teodorczyk, gol! Brawo, tak powinien grać środkowy napastnik i piłkarz Lecha Poznań w 61 już minucie daje nam 4. gola. Środkowy napastnik, ale tutaj akcja bardzo dobra. Łukasz Teodorczyk trafił z Rumunią, no ale to jest gol w kwalifikacjach Mistrzostw Świata. Zgubił zupełnie Alessandro Della Valle. Brawo, świetna asysta Grosickiego. Nie strzela goli Kamil, ale ta asysta najwyższej próby, proszę spojrzeć. Trzech, czterech zawodników San Marino przed własnym polem karnym nie upilnowali tutaj Teodorczyka, która wcześniej miała olbrzymie problemy ze zdobywaniem goli. Zresztą nagle te pierwsze 7 minut właściwie no, podcięły nam totalnie skrzydła i było bardzo trudno o to, żeby myśleć o dobrym wyniku, ale też to było ta podbudowa tego początku agresywnością nieprawdopodobną Ukraińców. Lewandowski, szansa, Kosecki, 5-0! Kuba Kosecki ze swoim premierowym trafieniem w reprezentacji Polski. No i tak właśnie powinniśmy grać w San Marino. Ósmy gol w historii polskiej reprezentacji, asysta Lewandowskiego, lewą nogą Kosecki od słupka. No i panowie, dlaczego nie mogliśmy tak z 20 razy w tym meczu? Nie mówię o golach, ale o akcjach, które pozwoliłyby nam uwierzyć, że ten zestaw ludzki w eliminacjach jest w stanie skutecznie jeszcze walczyć. Z lepszym przeciwnikiem, tak? Tak, nie zapominajmy, cały czas gramy San Marino, jest jedną z najgorszych drużyn na świecie. A najgorszą w ogóle rankingu FIFA, tak? Tych nie